niedźwiedziem, żeś tańcował? Siemano wszystkim, z tej strony Feber, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina Trójki. Dziś oczywiście udajemy się do barona, gdzie jest mój koń. Udajemy się do barona, pomóc mu na tych bagnach rozprawić się z tymi wiedźmami. Chyba o to chodzi w tym zadaniu. Natomiast najpierw podjedziemy do znaku, bo podejrzewam, że się przeteleportujemy, bez sensu jechać na koniu taki kawał drogi. No po coś te znaki w końcu są, warto z nich skorzystać. No dajesz, biegnij. Dobra, i teraz tak, mapa. Gdzie to kurczę jest? To jest tutaj, dokładnie. No to kurczę, słuchajcie, no przecież wiadomo jest, że nie będziemy jechać na koniu, skoro mamy teleport pod sam nos, tak? No więc ciach i ciach. Dobra. Teraz tylko teraz tak, jeszcze zastanówmy się, czym jesteśmy gotowi. Można by się wybawić w jakieś, prawda? Czy nie można? Już masz ten przedmiot. A to ciekawe w takim razie, jak to działa, słuchajcie. Jaskółka. Ale przecież mam 0 na 3, no to... To o co, come on? Nie za bardzo rozumiem tutaj działanie tego. Eliksiry. No okej, że mam, no ale co z tego? Kurde, nie rozumiem tego. Już masz ten przedmiot, no. Super, ale nie mogę go użyć, bo mi się skończył. What the fuck? Petardy, petardami, oleje. Biały miód. Usuwa zatrucie? Nie. Grom zwiększa się ataku, to już mamy. No i oczywiście kot. Czy ktoś ma pojęcie w ogóle, jak się teraz, kurde, w tym Wiedźminie Trójce obchodzi z tymi eliksirami? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. To jest, kurde, nonsens jakiś. Chyba, że przejść do medytacji, ale... No nie, no... Postać... Też nie. Zadania, mam świadek, hipunek, alchemia... A powiem wam szczerze, że to jest naprawdę dziwne, kurde, ja będę musiał chyba zerknąć do jakiegoś poradnika, no bo to jest problematyczne. Bardzo. No whatever, no czyli generalnie przygotować się w jakiś lepszy sposób nie możemy. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż do Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Geralt, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem, to może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Nie, no nie, no, no nie możemy się w żaden sposób właśnie przygotować. Zaraz biorę moich ludzi. W tym jest problem, kurczę. Raz ładnie uda się do chat na moczarach. Cholerne moczary, od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Wieś, kurczę. Sery, na piechotę tam idziemy. Nie wymyślą. Niedługo sam się przekonasz, że wiedźmi istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach.
Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Mhm. Serio. Na piechtę. Dobra, my sobie ustawmy Quena w razie czego. Możemy tam podejść szybciej niż on. Nie musimy szczególnie na niego czekać. Poza tym po drodze i tak mogą, możemy trafić na jakieś przeszkody. O, tu jest jakaś skrzynka. Świńska skóra. Albo jakieś beczki, też coś mogło być. A, sanawa. Tylu naraz nie widziałem. Nie powinniśmy tu. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie, co tam siedzi w głębi. Co to? Strach cię? No, kilku naszych padło. Ciebie? Silnego Berta? Co? Nie, strach? A w życiu? No, panowie, idziemy, żwawo, żwawo! Pokażemy tym potworom, kto tu rządzi. No, no. Jasne, jasne. Tylko, że to my musimy odwalać całą robotę. No nie! Nienawidzę ich. Gdzie oni są? Brać się do roboty. Podnieś, Geralt. Mamy wodę! Skąd się wie, co takie coś? Jak się baba wódki za dużo to się w tak zmienia. Nigdy babo wódki nie dawaj to samo. Dobra, nic więcej chyba. Czekajcie, bo to nam ulecza przez 20 sekund. Nie, 10. 10 sekund, a coś mamy jeszcze oprócz tego? Kurde, nie mamy. Znaczy, no, butelka wody, ale... żywotności, no to... ewentualnie to możemy wykorzystać. Dobra, mamy daleko jeszcze do tamtego punktu? Coś tu z nich wyskoczyło? Co nieco? Tam są kolejni, cholera. No, come on. Tarcie na siebie.
chwila, musimy z nim chyba pogadać. Wiedźmin! Wiedźminie? Dobra, nie muszą się tu zejść. Dopiero wtedy pogadamy. Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła! Chodź, niechże cię uściska! Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! No chyba nie każecie mi. Kurde, no bez jaj! Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić, albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Dobrze w sumie, że robimy to w dzień, a nie w nocy. Wiecie, na filmach takie rzeczy zazwyczaj są w nocy, gdzie nic nie widać, nie? W grach chociaż jest trochę realizmu i robi się takie rzeczy w dzień. A być może to czysty przypadek. Fajnie, przez chwilę była łysa. Ha! O kurde. Oho. Tutaj! To szorowałam. Odstąp, śmierdziu. O, piernik. Tak świeżo wypieczony. Mamo. Aj, jasny. Krypciutki. Tak świeży. Pijcie, pijcie. Za mało robiłam. Ale żeby sprawdzić, czy twarde, ale jak świeże. Lekko pijcie, mamo. Lekko pijcie. Przecież prosiłam, mamo. To ja, poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta, mamo. Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Boże, wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Patrzcie, kurde, na tą chmurę. The hell? Tego w pierwszej kolejności trzeba rozpieprzyć. Śmierdzisz!
on! Biegaj, Geralt, biegaj! What the hell? Jesus Christ! What the hell? Kurde, on się leczy. Niedobrze. Dopóki się tam nimi zajmuje. Szejze. Ciężko jest wyczuć, kurde, kiedy on atakuje. Co mi jest, kurde? Geralt, uciekaj. Jasna cholera, czemu akurat mnie? Ty mendo, jedna. Noż pierdzielony. Rąbany, no jakim cudem? Ja pierdzielę, robię uniki, no co, come on. Spróbujmy, kurde, znakami się tutaj trochę wspomóc. Czekaj, Geralt. Okay. Bez Quena podchodzić do niego nie jest dobry pomysł. Ale już prawie. Jest. Podnieś szybko. Poziom 9. Co było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go panny. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora sława, gdzie chcesz ją wleć w tym stanie? Do Xenfurtu zabije się! Umiem się nią zaopiekować! Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować! Babeczki! Na obiad będą babeczki! Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą.
Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił, a ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamy to z Nahora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię Wieczny Ogień chroni i strzeże. Bywajcie. No okej. Okay. Dobrze zrobiłaś, że puściłaś. Nie jestem tego taka pewna. My nie mogliśmy zrobić już nic więcej. Wiedźmin. Otrzymano punkt doświadczenia. 300. To tylko uczony mędrzec. Może masz rację. My sobie oczywiście tutaj wszystko pozbieramy. Wszystko co się da. Dosyć spory łup tutaj jest na pewno. Z tego potwora żeśmy już podnieśli co mieliśmy podnieść. Może tak, może nie. Może iść się jebać. Jeszcze zaraz chaty przeszukam. Znajdź statek, który zmierza na Skellige. To za chwilę. Spokojnie, nie ma co. Czemu jest jakaś czaszka? Nie rozumiem tego do końca. Czy tu jeszcze coś znajdziemy? W sumie to nic. A, fajnie, nic nie było. Podniosłem nic. Dobra, w ogóle zapiszmy w razie czego. Bo mam przeczucie, że zaraz może być crash, kurde, przez to właśnie, że otworzyłem tę skrzynkę, cholera. I nic w niej nie było, a mimo coś podniosłem, więc... A, tu było zamknięte, to chwila, to jeszcze tam podejdźmy. Też zamknięte, no nagle wszystko jest pozamykane. Czemu oni chcą tak... do tego Skellige? Żeby mi się udało, what the hell... Daleka droga. Sugerowany poziom 16. Come on, dlaczego oni mi ciągną do tego zadania? Dobra. My słuchajcie się zajmiemy. O. Aha. Chwila shift. Znacznie gorsze. Znacznie gorsze. Mamy trochę lepsze obrażenia, ale... dodatki są kiepskie. Tak więc tak to wygląda i tak to się prezentuje. Jak się robi te eliksiry, słuchajcie? Dalibyście mi znać, kurde, bo ja naprawdę nie wiem. Sami widzieliście, że wchodząc w alchemię, kurde, pisze mi, że masz już ten przedmiot. No ale co z tego? Ha, chyba, że może na to mam kliknąć? No nie, no, jak widzicie, nie.
Czego nie brakuje? Masz już ten... A, demet! To jest chore. No dobra, słuchajcie, także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za obejrzenie go. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.